Pokój merseburski, zawarty 23 maja 1013 roku, w zasadzie nie satysfakcjonował żadnej strony. Chrobry otrzymał łużce dolne oraz górne, ale jedynie Blenno. Oznaczało to, że oficjalnie należały one do Rzeszy. Bolesław otrzymał je w dziedziczne posiadanie. Musiał jednak płacić z nich trybut i odpowiadał z nich przed cesarzem. Nie to było jego celem. Chciał przyłączyć te tereny do swojego władztwa. Henryk II również nie był zadowolony z zawartego pokoju. Nie zamierzał iść na taki kompromis. Oczywiście podobała mu się wizja, że Bolesław stał się mu podległy i oficjalnie uznał swoją niższą pozycję jako jego lennika. Chciał jednak, aby na Łużycach utrwaliły się wpływy niemieckie, nie polskie. Zdecydowanie wolałby obsadzić te tereny swoimi zagorzałymi zwolennikami. Taki kompromis, który nie satysfakcjonował żadnej strony, był chwilowy. Zawarty dla uregulowania innych spraw, które zostały zaniedbane wobec wieloletniej wojny. Nosił on wszelkie znamiona pokoju tymczasowego. Pojawiły się więc w stosunkach polsko-niemieckich punkty zapalne, które po stosunkowo niedługim okresie doprowadzą do odnowienia konfliktu. Nie wyprzedzajmy jednak wydarzeń. Powróćmy do toczącej się akcji. W 1014 roku Henryk II w 12 roku swojego panowania w końcu zdobył upragnioną koronę cesarską. Tak koronację opisał Tytmar. Kiedy po pierwszym tysiącleciu od narodzenia pańskiego upłynęło jeszcze lat 13, a w następnym roku biec zaczął trzeci tydzień drugiego miesiąca, czyli w niedzielę 14 lutego, udał się przesławny król Henryk, 12 lat już panujący, za swoją ukochaną małżonką Kunegundą do kościoła świętego Piotra, gdzie oczekiwał nań papież. Otaczało go w tym pochodzie 12 senatorów, kroczących z laskami, z których 6 miało ogolone, 6 zaś długie brody, zgodnie z tajemnym zwyczajem. Zanim wprowadzono go do kościoła, zapytał go papież, czy chce być wiernym opiekunem i obrońcą kościoła rzymskiego, dla niego zaś i jego następców pod każdym względem sprawiedliwym władcą. Król potwierdził to pobożnym oświadczeniem i wówczas otrzymał wraz ze swoją małżonką sakrę i koronę cesarską z rąk papieskich. Poprzednią zaś koronę kazał król powiesić nad ołtarzem księcia apostołów. Tegoż dnia wydał papież wspaniałą ucztę na ich cześć w Lateranie. Arduin jednak, pomimo koronacji Henryka, w dalszym ciągu śmiał na wolności i prowadził działania dywersyjne we Włoszech. Henryk jednak swój cel wykonał. Sama Italia chyba niezbyt go interesowała. Wliczył się do niego prestiż przysługujący cesarzowi. Henryk II powrócił do Merseburga, gdzie wezwał swoich wasali, aby przedstawić im sytuację zaistniałą podczas kampanii. Mianowicie, Bolesław odmówił udzielenia cesarzowi pomocy w postaci 300 zbrojnych, których obiecał przekazać na poczet wyprawy królowi niemieckiemu w trakcie zjazdu w Merseburgu. Zażądał, aby możni udali się do Bolesława w charakterze posłów i przekazali mu wezwanie przed oblicze cesarza. Miał wytłumaczyć się ze swojego postępowania, to znaczy albo wyjaśnić przyczyny odmowy udzielenia wsparcia militarnego, albo poprawić swoje zachowanie. Warto powiedzieć, że Bolesław pozostał obojętny na wezwanie Henryka i to dwukrotnie, bowiem cesarz wysłał później do niego poselstwo ponownie. Chrobry stanowczo odmówił stawienia się przed obliczem jego wysokości i zażądał, aby mógł załatwić sprawy ze swoimi możnymi, to znaczy zaczerpnąć ich rady w kwestii odszkodowania lub zadośćuczynienia cesarzowi. Wydaje się to błaha sytuacja. Jednak w rzeczywistości spór toczył się nie o bylu 300 zbrojnych, a o uznanie stosunku wasalno-lennego, bowiem Bolesław, stawiając się przed obliczem Henryka, ukazałby swoją niższość, godząc się na osądzenie swojej osoby przez sąd parów, czyli wasali Henryka, książąt Rzeszy. W trakcie wymiany tych poselstw wydarzyła się dużo groźniejsza dla utrzymania pokoju sytuacja. Mianowicie, syn książęcy, Mieszko II, został uwięziony przez Udaleryka, księcia czeskiego. Jak to się stało? Wróćmy do 1014 roku. Bolesław, przeczuwając, że chwiejny pokój za niedługo runie, zaczął poszukiwać ponownie sojuszników i analogicznie do sytuacji z 1002 roku zaczął mącić w Czechach. Ponownie chciał odciągnąć Czechów od sojuszu z cesarstwem i pozyskać ich dla swojej polityki. Miało to być o tyle łatwiejsze, że Udaleryka z Bolesławem łączyły bliskie więzy krwi. Ojciec Udaleryka, Bolesław II Pobożny i matka Chrobrego, Dobrawa, byli rodzeństwem. Mieszko II odniósł sukces, rozmowy przebiegały w przyjaznych stosunkach i doszli do porozumień, organizując szeroko zakrojony sojusz przeciwko wspólnym wrogom z naciskiem na cesarza. W tym momencie chciałbym jeszcze podkreślić, że ten sojusz mógł znacznie podnieść pozycję Udaleryka, bowiem po udanej operacji zbrojnej mógłby zrzucić zależność lenną i stać się niezależnym księciem, na równi z Bolesławem. Mieszko więc mógł zadowolony z przebiegu rozmów powrócić do domu z wiadomościami, które wprawiłyby ojca w znakomity rozstrój. Wyruszył. Daleko jednak nie zajechał, bowiem do Udaleryka przyjechał w tym momencie goniec, prawdopodobnie z dworu cesarskiego, który był dobrze poinformowany, zapewne przez swój wywiad i szpiegów o sytuacji w Czechach i za pomocą solidnie przygotowanych argumentów zdołał przekonać księcia czeskiego, że wszelkie działania dyplomatyczne podjęte przez Bolesława są dla niego niekorzystne i opracowane na jego zgubę. Udaleryk, zdenerwowany, że dał się wmanewrować nieprzyjemną sytuację i kierując się raczej emocjami niż rozumem, posłał za księciem zbrojnych, którzy wyprzedzili Mieszka, zasadzili się na niego na drodze i zaatakowali. Wymordowano znaczniejszych spośród jego towarzyszy, resztę wraz z księciem wzięto do niewoli i wtrącono do więzienia, gdzie czekał na rozwój wydarzeń.
Henryk II, wysyłając gońca, nie tego oczekiwał. Widocznie nie zależało mu w tym momencie na zerwaniu pokoju. Chciał załagodzić sytuację. Ponownie wysłał do księcia czeskiego posłańca, dokładnie swego kapelana, Teodoryka, z natychmiastowym i surowym żądaniem wydania mu jego wasala. Budalerek miał odpowiedzi według Ingmara następującymi słowami. Jest moim obowiązkiem słuchać we wszystkim rozkazów mego pana wedle mej możności i chęci. Mimo iż na to nie zasłużyłem, Bóg Wszechmogący wyrwał mnie niedawno z paszczy lwa i oddał w moje ręce jego szczeniu. Na moją zgubę nasyłane. Jeżeli wypuszczę je na wolność, będę miał w ojcu i synu pewnych wrogów do końca życia. Jeżeli zaś je zatrzymam, mogę się spodziewać, iż jakąś korzyść przez nie osiągnę. Zechce więc mój pan rozpatrzeć, co w tej całej sprawie jemu odpowiada, a i mnie w jakikolwiek sposób na dobre wyjdzie. To wszystko spełnię z całym oddaniem. Wypowiedź Udaleryka wydaje się dość mądra. Bolesław z pewnością był wściekły, gdy dowiedział się o pojmaniu jego syna. Co gorsze, jego syn był posłem. Ci byli nietykalni. Zatem jego obawy pojawieniu się dwóch kolejnych na zapewne długiej liście wrogów, jak to na księcia przystało, były dość mocno uzasadnione. W chwili, gdy posiadał księcia w swoim ręku, którego chorobry przeznaczył na swojego następcę, mocno krępował Bolesławowi ruchy. Jednak w razie jego wydania Henrykowi, otwierał się na wszelkie ataki, tym groźniejsze, że siły chorobrego były liczniejsze i potężniejsze od czeskich. Henryk nie dawał jednak za wygraną. Minęła dosłownie chwila od powrotu Teodoryka na dwór cesarski, do momentu wysłania kolejnego posła z jeszcze bardziej stanowczym żądaniem wydania Mieszka. Zredukował jednak obawę Udaleryka, obiecując mu ochronę oraz zapewnienie korzystnego pokoju. Książę czeski więc musiał Mieszka wydać, zdecydowanie niechętnie. Cesarz odzyskał więc syna Bolesława. Teraz on miał go w szachu. Bolesław był wdzięczny cesarzowi, wysłał poselstwa, by podziękować i odebrać syna. Liczył bowiem, że lennikowi cesarz odda syna natychmiastowo. Henryk II nie zamierzał jednak tego robić. Odpowiedział, że aktualnie przekazanie syna jest niemożliwe. Dodał, że zrobi to po naradzie ze swoimi doradcami, w postaci książąt Rzeszy oraz po wstawieniu się przed jego obliczem Bolesława w Merseburgu. Chrobry był wściekły, nie mógł jednak na obecną sytuację niczym zaradzić. Musiał czekać. Jednocześnie śląc raz za razem poselstwo oddania mu syna. Dowiedzmy się, co na temat zjazdu w Merseburgu, na którym debatowano o zaistnieniu sytuacji, zapisał Titmar. Kiedy cesarz przybył do umówionej miejscowości, radził się wszystkich możnych, co mu uczynić wypada w tej sprawie. Pierwszy spośród nich zabrał głos arcybiskup Gero. Kiedy był jeszcze czas i sprawa mogła być załatwiona bez naruszenia waszego honoru, nie słuchaliście, panie, moich rad w tym względzie. Dzisiaj serce Bolesława odwróciło się od was wskutek zatrzymania i długotrwałego więzienia jego syna i obawiam się, że jeśli odeślecie Mieszka bez zakładników lub innych gwarancji, stracicie wierną sługi obu na przyszłość. Do tego zdania przychyliła się bardzo duża liczba obecnych, lecz ta ich część, która była przekupiona, powtarzała, że takie załatwienie sprawy nie może przynieść cesarzowi wielkiego zaszczytu. Pieniądze przeważyły szale rady i cesarz wydał Mieszka owym właśnie przekupionym możnym na słowo oraz za poręką całego ich majątku. Ci oddali go następnie Bolesławowi, by mu w ten sposób się przypodobać. Otrzymali oni przy tym od niego, co poprzednio był im przyrzekł. I upomnieli zarówno jego, jak syna, by pomni Chrystusa i przysięgi wobec Boga nie czynili więcej cesarzowi żadnych wstrętów i nie dopuścili do tego, by ich przyjaciele doznali zawodu. Na te łagodne słowa upomnienia dali Polacy natychmiast przymilną, jak ton fletu, odpowiedź, która nie spełniła się potem bynajmniej w czynach. Choć słowo ich posiada mało lub żadnej zgoła wartości nie ma, to jednak zarzucają nam oni cesarz i my tak późno odesłaliśmy Mieszka, mimo iż zaliczał się on do wasali cesarza. Tak więc Bolesław odzyskał syna, jednak poręczyć za jego zachowanie musieli liczni możni, sascy oraz Mieszko II musiał złożyć przysięgę, że pozostanie wierny cesarzowi. Warto ją zapamiętać, bo w czasie kampanii wojennej cesarz mu ją przypomni. Zatem wyjaśnia się też sytuacja, czemu w trakcie poselstw Henryka II Bolesław kilkukrotnie odmawiał się stawienia się przed cesarzem. Czuł się obrażony, cesarz nie spełnił swoich obowiązków jako senior, zatem chorobry również nie czuł się zobligowany do respektowania swoich wasalnych zobowiązań. Mógł czuć się również zagrożony, przecież Henryk II już raz zasadził się na jego życie. Teraz jego wasal pojmał mu syna, zdecydowanie według chorobrego. Cesarz i jego poplecznicy nie jawili się już jako osoby godne zaufania. Doszło więc do zaognienia stosunków między Bolesławem a Henrykiem, zaczęto przygotowywać się do kolejnej kampanii wojennej już w kwietniu, a w maju Henryk wysłał ostatnie już poselstwo. Tym razem żądał oddania mu len w postaci Łużyc, Dolnych i Góry, jako konsekwencja niewywiązywania się z obowiązków wasalnych. Bolesław oczywiście nic oddawać nie zamierzał. W tym momencie sytuacja była już tak napięta, że ujście mogło znaleźć wyłącznie w postaci starcia zbrojnego. Upokorzenie. Zanim przejdę do opisywania poszczególnych etapów kampanii, postaram się zarysować plany Henryka II. Wbrew pozorom bardzo dobrego wodza, który trafił na jeszcze lepszego dowódcę. Zatem, pomimo szybkiego przygotowywania kampanii, była ona dobrze zaplanowana. Henryk II pozyskał sojuszników w postaci księcia czeskiego Udaleryka oraz pogańskich luciców. Planował on wykorzystać swoją przewagę liczebną,
Mianowicie rozdzielił swoje siły na trzy segmenty: wojska królewskie, wojska sasko-lutyckie oraz bawarsko-czeskie. Celem ataku z trzech stron było rozdzielenie wojsk Bolesława na trzy części, które miały udać się w trzy różne kierunki, aby znacznie osłabione były łatwiejsze do pokonania. Siły główne miały uderzyć na Krosno-Odrzańskie. Skrzydło północne, czyli lutycko-saskie, miało atakować w regionie Lubuszy, wsadzić jej Zgliszcz. Południowe skrzydło, czesko-bawarskie, miało uderzyć od strony Śląska. Ponadto plan zakładał ścisłą współpracę wszystkich członów armii, bowiem planowane było jej połączenie, aby końcowo pełnymi siłami stanąć pod Poznaniem i tym razem już finalnie rzucić księcia Polańskiego na kolano. Chorobry swoje działania ograniczył do szachowania wroga i przewidywaniu jego ruchów, aby im zapobiec, co, zaspoileruję, poszło mu dość dobrze. Za cel postanowił sobie nie dopuścić do połączenia się wszystkich trzech członów armii i rozbicia ich po kolei. Prowadził także działania dywersyjne w celu zasiania strachu wśród sprzymierzeńców Henryka i skutecznego osłabienia morale wojowników. Dodam jeszcze, że Wojsko Polskie również walczyło w pewnym rozczłonkowaniu, bowiem składało się z dwóch głównych oddziałów. Jeden pod wodzą Bolesława, drugim dowodził syn Bolesławowy Mieszko II. Warto zwrócić uwagę, że nie powierzono dowództwa Bezprymowi. Ewidentnie widać, kogo Bolesław przygotowywał na swojego następcę. Zatem zobaczmy, jak owe plany sprawdziły się w praktyce. Tak wyprawa rozpoczęła się według Tytmara. W dzień narodzin świętego Jana Chrzciciela, który nadszedł niebawem, cesarz przybył do Goslaru i przekazał księstwo Ernesta swojej krewniaczce i jej synowi. Następnie ruszył do Magdeburga, gdzie modlił się gorąco do rycerza Chrystusowego Maurycego o pomoc w uśmierzeniu zuchwałości jego wroga Bolesława. Stąd podążył z zebranym wojskiem do miejscowości zwanej Sklancis Fordni i wielkie wyrządził szkody przy tej okazji tamtejszym mieszkańcom i ich margrabiemu Geronowi. 8 lipca odbyła się koncentracja wojska i mieszkańcy tej okolicy, zamiast doznać należnej obrony, padli ofiarą wielkiego rabunku. Skoro tylko nasi przeprawili się przez Łabę, cesarzowa i ja udaliśmy się do Merseburga i tam oczekiwaliśmy powrotu cesarza do kraju. Zatem ponownie widzimy, jak system rabunkowy sprawdzał się w Niemczech. Kolejny raz, jeszcze przed właściwą kampanią, niemieccy wojownicy praktykowali rabunek i łupiestwo na swoim terenie. Dość przykre jest, że znowu cierpiał ten sam biedny margrabia Geron. Pomińmy jednak działania dewastatorów i przejdźmy zatem do właściwej części kampanii. Wojsko cesarskie zebrało się 8 lipca w miejscowości Sklancis Fordi. Nie próbujcie doszukać tego miejsca na aktualnej mapie, bowiem już nie istnieje. Leżało na prawym brzegu Łaby. Skąd to przeprawiło się przez Łabę i ruszyło powoli w kierunku Krosna, przez Łużyce, gdzie czekały ich liczne niespodzianki. Na pierwszą trafili pod grodem Ciań, w Dolnych Łużycach. Tutejsza załoga czuła się na tyle pewnie, zatem wojska cesarskie nie mogły być bardzo liczne, że zorganizowała wycieczkę z grodu, aby przysporzyć państwu niemieckiemu nowych sierot i wdów. Wywiązała się bitwa, w której liczni byli polegli po obu stronach. W końcu pozostała przy życiu część załogi i wróciła do grodu. Część z żywych schwytano. Tytmar wspomina o Eryku Pysznym, niemieckim rycerzu na służbie polskiej, który przybył tutaj wskutek wyroku, jaki na nim ciążył za zabójstwo dokonane w Niemczech. Teraz skuty wdy by musiał ukorzyć się przed cesarzem. Spod Ciani wojsko ruszyło dalej w kierunku Odry, gdzie stanęło pod Krosnem. Tam czekało na niego rozczarowanie. Brzeg był dobrze obwarowany i obstawiony licznym wojskiem. Henryk II miał ten atut, że zauważył dowódcę, Mieszka II. Wobec tego wysłał do niego posłów, którzy mieli mu dosadnie przypomnieć o złożonej przez niego przysiędze. Ponadto zastosowali szantaż emocjonalny, tłumacząc mu, że za niego poręczyli, a jeżeli on się nie podporządkuje, to utracą majątki, tytuły, a może i wolność. Mieszko II był jednak mistrzem demagogii i odpowiedział według Tytmara tymi słowami: przyznaję, iż łaska cesarza wyrwała mnie z mocy wroga i że wam złożyłem przyrzeczenie. Gdybym był wolny, chętnie dochowałbym tego pod każdym względem. Obecnie jednak, jak wiecie sami, znajduję się pod władzą mego ojca, a ponieważ on mi tego zabrania, a także jego przytomni tu rycerze nigdy by na to się nie zgodzili, muszę zaniechać tego, choć wbrew mojej woli. Aż do przybycia mego ojca jestem zdecydowany bronić wedle sił moich ojczyzny, po którą wyciągacie rękę. Potem jednak będę się starał naprowadzić go na drogę łaski cesarza i waszej życzliwości. Wobec takiej odpowiedzi Henryk był zmuszony do szturmowania umocnień. To stawiało go w niekorzystnej sytuacji, bowiem zazwyczaj atak na umocnienia wiąże się z dużo liczniejszymi stratami niż obrona. Zwłaszcza w tak trudnych warunkach, gdy trzeba zmagać się z siłami natury, prądem rzeki. Zatem zaczął się szturm, z pewnością krwawy, wielu padło od strzał, włóczni, oszczepów, toporów i mieczy. Po ciężkich zmaganiach udało się Niemcom przemóc siły Mieszka. Te jednak nie zostały ani rozbite, ani przepędzone. W szyku wycofały się i pozostały w okolicy stale obserwując sytuację. Henryk zatem nie osiągnął tego, co chciał.
bowiem zyskał bardzo wąskie pole manewru. Cofnąć się już nie mógł, a idąc na Poznań mógł być pewny, że Mieszko na tyłach będzie kąsał jego armię. Przytoczę informacje o stratach według Tietmara, bo są po prostu absurdalne. Mianowicie, kronikarz podaje, że po stronie polskiej zginęło 600 wojów. Z kolei straty cesarskie według niego wynosiły dokładnie 3 rycerzy. Młodzian Hodo, Ekryk i pewien rycerz z orszaku grafa Guncelina. W dalszym starciu natomiast śmierć znalazł Hodon, który w pościgu za nieprzyjacielem został trafiony polańską strzałą prosto w oko i syn margrabiego Hodona, Siegfried. Obaj oskarżani wcześniej o sprzyjanie Bolesławowi i utrzymywanie z nim zażyłych stosunków. Taki stosunek poległych, 3-600, jest po prostu śmieszny i niemożliwy, bym to Polacy znajdowali się na dużo lepszej pozycji. Ponadto nie zostali rozbici, a wycofali się w zwartym szyku. Co potwierdza fakt, że Mieszko II poległego Hodona znalazł na polu bitwy. Jakby jego oddziały były rozbite, to dawno pierzchnąłby do ojca. I opłakiwał jego śmierć, ponieważ był tego stróż w trakcie pobytu na dworze cesarskim. Spójrzmy na skrzydło północne. To tam swoje siły skoncentrował Bolesław, oczekując na atak sprzymierzonej armii lutycko-saskiej. Tam, podobnie jak Mieszko nad Krosnem, nakazał wybudować potężne obwarowania. Rzeka została przez niego obsadzona licznymi załogami. Nie tego spodziewało się dowództwa, książę saski Bernard. Przeprawa straciła sens, jego siły były zbyt mało liczne i spisałby się na ogromne straty. Zlecił wsiąść na łodzie i płynąć wzdłuż rzeki, aby znaleźć dogodne do przeprawy miejsce. Polacy lądem za nimi podążali i obserwowali ich poczynania. W końcu jednak siły polskie straciły niemieckie z oczu. Bernard z wojami wkrótce przycumował do lądu, gdzie rozpoczął działania łupieskie. Spalono kilka miejscowości, następnie przystąpił do realizacji planu i zaczął podążać w kierunku armii cesarskiej. Chrobry przewidział jego plan, nie chciał jednak stracić wojów w otwartej bitwie. Wobec tego zdecydował się śledzić i nękać Bernarda, jednocześnie wycofując się w kierunku południowym. To było bardzo groźne dla wyprawy, bowiem Bolesław mógł w dogodnym dla siebie momencie zaatakować i wyrżnąć w pień armię cesarską. Ponadto żołnierze, którzy wiedzieli, że za każdym rogiem może czekać na nich wróg, z pewnością byli przerażeni. Bolesław w trakcie prowadzenia swoich działań na północ otrzymał wiadomość o pokonaniu wojsk mieszkowych i przeprawie armii cesarskiej przez Odrę. Nie pojechał jednak w tamtym kierunku, zaufał zdolności wojenne swojego syna. W podjęciu decyzji pomogła mu świadomość, że połączenie się tych dwóch armii znacznie utrudniłoby ich późniejsze rozbicie i w dalszym ciągu nękał armię Bernarda. Bernard wobec taktyki chrobrego posłał gońców, pieszych, co jest ewenementem, ale jak widać nie dało się w tamtejszych warunkach poruszyć konno, do Henryka II i poinformował go o działaniach Bolesława, jednocześnie przekazując, że ze względu na działania Bolesława nie może on dążyć dalej na południe i połączyć się z cesarzem. Książę Saski na koniec zlecił złupić okolice i powrócił do domu. Pozostały zatem tylko dwie armie. Sprawdźmy, co działo się na południu. Jak wiemy z planu Henryka, ostatnim członem armii miało być wojsko czesko-bawarskie atakujące z południa na Śląsk. Właśnie, miało być. Bowiem do połączenia sił czeskich z bawarskimi nigdy nie doszło, dzięki działaniom Bolesława, który ponownie zniszczył plany Henryka w zarodku, organizując wyprawę wojenną. Właściwie łupieszczy najazd na ziemię Bawarii. Margrabia Marki Wschodniej, Henryk, pod którego wodzą szli Bawarowie, maszerował w kierunku punktu zbornego. Kiedy się jednak o owej wyprawie dowiedział, natychmiast zawrócił, aby bronić swoich poddanych i majątek. Doszło do bitwy pomiędzy najeźdźcami a wojami Bolesława, których ostatecznie pokonano. Tietmar podaje, że zginęło 800 wojów chrobrego. Niemieckich strat nie podaje. Zdaje się jednak, że było to spowodowane liczbą poległych po stronie Henryka, a nie ich brakiem. Zatem żadnej armii bawarsko-czeskiej nie było. Pozostaje nam sprawa czeska. Udalryk zgodnie z planem wyruszył w kierunku Śląska, gdzie zaczął oblężenie grodu Busińc, leżącego w pobliżu dzisiejszego Żgorzelca. Gród był to potężny i ważny w regionie. Udalryk podjął decyzję o szturmie generalnym na wały grodu. Pomimo waleczności załogi, która położyła trupem licznych wrogów, niestety, książę czeski mógł poszczycić się pierwszym i ostatnim sukcesem, to znaczy zdobyciem grodu. Wziął tam do niewoli co najmniej 1000 mężczyzn, jeszcze większą liczbę kobiet i dzieci. Następnie gród spalił, potem plądrując okolice wrócił do domu. Zatem cesarz Henryk II, który jeszcze przed chwilą posiadał 3 armie, wątpliwe czy tak wielkie, co zaraz rozwinę, pozostał sam jak palec. Plany zawiodły. Bawarowie, Sasi, Czesi i Lutycy go opuścili. Nawet miał jak rzucić na nich winy, ani ich oskarżyć, bowiem spełnili swoje zadanie, a przed dalszym marszem zatrzymały ich wydarzenia, na które nie mieli wpływu, to znaczy działania chrobrego. W tym momencie pojawia się pytanie. Jak liczne były poszczególne armie? Tutaj was zasmuca, ale nie możemy operować na konkretnych liczbach. Jednak spróbuję to nakreślić opisowo. Skoro Bawarowie bali się starcia z połową armii Bolesława i podjęli decyzję o powrocie, to znaczy, że nie mogli znacznie przeważać go liczebnie, w sposób znaczny. Idąc dalej, Udalryk najechał Śląsk, zajął bardzo ważny gród i nie obsadził go swoją załogą, pomimo że znajdował się stosunkowo niedaleko jego granicy. Mógł więc tereny te anektować, a samo twierdzę obsadzić swoją załogą. No właśnie.
Skoro tego nie zrobił, to znaczy, że nie mógł. A czemu nie mógł? Ponieważ jego siły były nieliczne. Jeszcze lepszym argumentem, aby potwierdzić małą liczebność wojsk czeskich, jest fakt, że Udalryk po szturmie na Busińc, gdzie odniósł znaczne straty, nie był w stanie maszerować dalej, musiał wrócić do ojczyzny. Nawet odpuszczając się w dalsze marsze, nie miał wystarczająco wojów, aby obsadzić jeden, spory, ale w dalszym ciągu jeden przygraniczny gród. Co do liczebności głównej cesarskiej armii, to jak się zaraz okaże, też nie były to miażdżące siły. Powróćmy więc do działań zbrojnych. Nad Odrę, w pobliżu Krosna, gdzie stacjonował Henryk. Niedługo po przekroczeniu rzeki doszły do cesarza chybowe wieści. Piesi gońcy Bernarda poinformowali go o sytuacji na północy. Dowiedział się, że pomoc stamtąd nie przyjdzie. Niedługo przyjechali gońcy od Udalryka i Bawarów. Stamtąd też nie mógł oczekiwać pomocy, zatem z wielkiej trójczłonowej armii, mając się rzucić księcia na kolana, pozostał tylko jeden człon. Co prawda główny, ale jeden. Z niekorzystnej sytuacji, mianowicie Mieszko II przed sobą, Odra za plecami i Bolesław pędzący swoimi doborowymi oddziałami od północy, zdawał sobie sprawę Henryk. Sam Tytmar podaje, że cesarz bardzo się martwił małą ilością żołnierzy, którą rozporządzał. Podjął za to decyzję o zakończeniu wyprawy i powrocie do ojczyzny. Przez Śląsk, Czechy, do Saksonii. Tak bardzo obawiał się Bolesława, że nie powrócił tą samą drogą. Prawdopodobnie doszło go wieści o wzmocnieniu łużyckich grodów i zestawieniu licznych zasadek na drodze powrotnej. Ponadto, nie ukrywajmy, była ona ogłocona z żywności, a przy takim odwrocie Bolesław skutecznie uniemożliwiłby wysyłanie mniejszych oddziałów w celu łupienia dalszej okolicy. Zatem Henryk II ruszył, omijając główne trakty, aby przypadkiem nie natknąć się na chętną do walki załogę któregoś ze śląskich grodów i uniknąć kolejnych strat podczas takiego wypadu. Kierował się na południe, gdzie znalazł dogodny brud i przeprawił się pomiędzy Krosnem a Głogowem przez Odrę. Udało mu się uniknąć starcia z połączonymi zapewne siłami Mieszka i Bolesława chroniącego wcześniejszego brodu. Wkrótce wkroczył do kraju Dziadoszan, północna część Dolnego Śląska, gdzie rozbił obóz. Miejsce było okolone przez bagna i trzęsawiska. Generalnie tereny podmokłe, co uniemożliwiło mu dalszy pochód lądem. Należało budować most. Było to takie odludzie, że jedynym mieszkańcem tego terenu był jakiś pszczelarz, który został przez wojów Henryka zamordowany, aby przypadkiem nie zdradził żadnych wieści o siłach, planach czy miejscu przebywania cesarza. Gdy Bolesław dowiedział się o poczynaniach Henryka, wysłał do obozu nieprzyjaciela posła z propozycją rozmów pokojowych, opata międzyrzeckiego, Tuniego. Na marginesie wspomnę, że był to uczeń Brunona z Kwerfurtu, męczennika z rąk pruskich. Jego zadaniem było skuteczne zatrzymanie wojsk niemieckich w aktualnej pozycji za pomocą przedłużania rozmów i oferowania nad wyraz korzystnych, jak na sytuację cesarza ustaleń, aby Bolesław mógł nadciągnąć ze swoimi wojami. Nie był to jakiś zwykły opat, wyróżniał się pewnymi umiejętnościami, które tak ujął Tytmar. Wtedy dopiero powrócił ów mnich z powierzchowności, a chytry Liszka z czynów swoich i za to przez swego pana tak lubiany. Nie był jednak wystarczająco przekonujący. Prowadzący z nim konwersację cesarz szybko przejrzał jego prawdziwe intencje, podejrzewał go o szpiegostwo i nakazał go uwięzić. I trzymał go aż do przeprawienia przez bagna trzonu swojej armii. Przybycie Tuniego jeszcze mocniej zaniepokoiło Henryka. Teraz wiedział, że Bolesław jest doskonale poinformowany o jego ruchach i go śledzi. Był na tyle przerażony, że zostawił część swoich wojsk, a sam czym prędzej z pozostałymi ruszył w kierunku Miśni, jeszcze bardziej osłabiając wątłe już siły. Dowództwo przekazał margrabiemu Geronowi II, arcybiskupowi magdeburskiemu, też Geronowi, oraz palatynowi saskiemu Burchardowi. Zlecił im na odchodne, aby zachowali jeszcze większą, niż zazwyczaj ostrożność. Henryk zatem pieszną do Miśni i zostawił część swojej armii w beznadziejnej sytuacji. Rzeź. Henryk odjechał, wojska niemieckie mozolnie stale poruszały się w kierunku południowym. Nagle spotkała ich niespodzianka, mianowicie w lesie słyszalny był potrójny okrzyk, chrapliwe i niskotonowe głosy, szczęk oręża, zaraz też ujrzeli połyskujące topory, groty włóczni i miecze. Z dwóch stron traktu wyłonili się za drzew wojowie, zapewne też zablokowano wojskom drogę. Życzliwie przywitali niemieckich rycerzy strzałami, których groty wbijały się w ciała teutonów. Ostrzał następnie przerwano i na okrążonych Niemców zaczęła biec piechota. Po obu stronach padło wielu trupem, z toporami wbitymi w ciało lub przeszyci przez włócznie. Pierwszy atak został jednak odparty. Spróbowano ponownie, kolejni wojownicy ruszyli w kierunku niemieckich wojów. Ponownie złączono się w morderczym murze tarcz, jednak pomimo licznych strat po obu stronach nie udało się rozbić szyku teutonów. Wkrótce doszły elitarne oddziały Bolesława, pancerni, którzy zsiedli z koni i przystąpili do ataku. Tym razem się powiodło, a niemiecki szyk się rozpadł, wojownicy spanikowali. Zaczęli zbierać się w drobne grupki, jednak w takim rozproszeniu nie mogli długo walczyć. Zaczęła się rzeź. Jeden za drugim padali z włóczniami w swoim ciele, cięci przez miecze i topory. Znaczna część uległa strzału. Zabity został sam margrabia Geron. Oprócz niego graf saski Folkmar i 200 innych, niewymienionych z imienia, znamienitych rycerzy.
Wielu innych dostało się do niewoli, m.in. młodociany Ludolf. Arcybiskup Gero i ranny Platen Burchard uszli z życiem i poinformowali cesarza o pogromie. Warto tutaj zaznaczyć, że była to pierwsza w trakcie tych 12-letnich zmagań bitwa, a zarazem pierwsza w życiu Chrobrego, która zakończyła się rozbiciem przeciwnika. Pozostałe armie ulegały pod naporem atakujących, ale do rzezi nigdy nie dochodziło, bowiem zawsze udawało się im wycofać. Bolesław Chrobry mógł zatem triumfować. Zwycięstwo było zupełne. Ten znamienity sukces oręża polskiego miał miejsce 1 września 1015 roku. Henryk, dowiedziawszy się o bitwie, chciał wracać, aby zabrać zwłoki poległych. Był to pomysł co najmniej nie najmądrzejszy, bowiem w dalszym ciągu przebywali tam bojowie Chrobrego, a nawet rzekłbym irracjonalny. Jego doradcy zdołali go przekonać, że nie jest to najlepsza decyzja, wobec tego wysłano tylko biskupa Idziego. Jego zadaniem było pogrzebać zwłoki poległych i poprosić Bolesława o wydanie mu ciała margrabiego Gerona. Bojownicy Chrobrego życzliwie przyjęli biskupa, pomogli nawet pochować wrogów. Z wydaniem zwłok Chrobry nie miał żadnego problemu. Zrobił to bez wahania. Zawieziono następnie do Miśni, która była miejscem ich spoczynku. Miśnio. Mieszko ze swoim wojskiem, zapewne jeszcze zanim doszło do krwawej bitwy w lesie Dziadoszan, puścił się w pościg za cesarzem, pierzchającym z niesamowicie szybkim tempem. Miał on jedno główne zadanie – namierzyć cesarza. Henrykowi udało się jednak uciec. Dotarł do Strzały, gdzie na prędce poinformował margrabiego Hermana o możliwym oblężeniu Miśni i zalecił mu wzmocnienie załogi, w tym grodzie oraz przygotowanie go do oblężenia. Sam czmychnął do Merseburga. Mieszko II zauważył jednak, że wojska niemieckie, zdemobilizowane po udanym powrocie do Rzeszy cesarza, porozjeżdżały się w różnych kierunkach. Zamierzał wykorzystać tę sytuację. Przeprawił się przez Łabę o świcie 13 września i rozpoczął oblężenie Miśni. Dysponował on według Wittmara 7 legionami, zarówno konnicą, jak i wojownikami pieszymi. Zdecydował się swoje wojsko podzielić na dwie części. Pierwsza, głównie koni, ruszyli łupić, rabować i pustoszyć okolice. Pozostali, czyli głównie piechota oraz spieszeni jeźdźcy, przy czym tych raczej było niewielu, mieli dobywać grodu. Kiedy mieszkańcy podgrodzia zauważyli wrogów, natychmiast rzucili się do ucieczki w stronę głównego grodu, siedziby margrabiego. Bronić podgrodzia nie zamierzali też wietnicy, do tego przecież przeznaczeni. Ruszono tak szybko, że nie zabezpieczono nawet swoich majątków, wszystko zostawiono na miejscu, ku zadowoleniu zdobywców. Mieszko II zatem posłał ludzi do szturmu na podgrodzie, które od razu wzięli, bowiem było puste. Następnie zaczęli oni grabić i demolować wszystko po kolei. Po złupieniu podłożono ogień. Ruszyli dalej, w kierunku grodu głównego. Następnie zaczęli oni grabić i demolować wszystko po kolei. Po złupieniu podłożono ogień. Ruszyli dalej w kierunku grodu górnego, którego mury również podpalono. Tym razem w dwóch miejscach. Wały zajęły się ogniem, a ludzie w grodzie zatruwali się dymem. Szybko przystąpiono do gaszenia płomieniu. Wobec braku wystarczającej ilości wody próbowano gasić ogień miodem. W trakcie, gdy wały płonęły, wojowie Mieszkowi zaciekle szturmowali. Wielu obrońców kładąc trupem, sami znaczne straty również ponieśli. Wobec braku w załodze Miśni do obrony posłano również kobiety, które wielce się popisały, ciskając w nieprzyjaciół kamieniami. Sytuacja była tragiczna. Graf Herman jedyną szansę na ratunek widział w Bogu i oddał się modlitwie. Po czasie ogień ugaszono, jednak szturm trwał nadal. Mieszko, zniecierpliwiony, obserwując wszystko ze wzgórza, wyczekiwał na konnych. Potrzebował bowiem więcej wojów, aby na czas zdobyć gród. Zauważył, że zaczyna zbierać Łaba. W końcu pod wieczór powrócili zmęczeni na zdrożonych koniach. Tego dnia do szturmu się już nie nadawali. Nie było zresztą czasu. Wylanie Łaby uniemożliwiłoby im powrót, a zarazem znaleźliby się w potrzasku, narażeni na ataki wroga i odcięcie jakichkolwiek posiłków. W końcu musieliby ulec. Zatem należało wracać, porzucić wszystko. Chociaż dobycie grodu było tak bliskie, należało wracać do domu. Nie wracali jednak z pustymi rękoma. Wojowie musieli być zadowoleni. Obłowili się, jedni w podgrodziu, drudzy w trakcie łupieszczej wyprawy po okolicznych wsiach. Zaraz po przeprawieniu się Mieszka przez rzekę, Henryk II wysłał posiłki margrabiemu Hermanowi. Składały się one z naprędce zmobilizowanego wojska. Ruszyli oni w kierunku Miśni, gdzie w błyskawicznym tempie odbudowali podgrodzie, zaledwie w 14 dni. Pieczę nad grodem w ramach stróży na 4 tygodnie przekazano Fryderykowi, grafowi z Eilenburga. Tak zakończyła się wielka wyprawa z 1015 roku. Całkowitą klęską i wręcz upokorzeniem Henryka, Bolesław nie tylko utrzymał dotychczasowy stan posiadania, ale też pokonał liczniejszego wroga, rozbił jego siły w walnej bitwie i na koniec organizował jeszcze najazd na jego ziemię. Ponadto umocnił wśród możnych niemieckich nastroje pacyfistyczne. Kolejny raz udowodnił im, że wyprawy na Polskę nie przynoszą im żadnych korzyści. Rokowanie. W roku 1016 nie doszło do żadnych starć między Bolesławem i Henrykiem, ponieważ cesarz musiał ponownie zająć się sprawami wewnętrznymi swojego państwa, bowiem na zachodzie dochodziło do licznych sporów między feudałami. Później również do krwawych zatargów doszło w Saksonii, gdzie nieodzowna stała się interwencja cesarska. W styczniu 1017 roku zorganizowano w Allestadt
walny zjazd książąt, na którym miano uregulować niecierpiące zwłoki sprawy. Ogłoszono tam pokój ziemski, który miał trwać od 6 stycznia do 29 września. Oznaczał on, że w tym okresie zakazywano prowadzenia jakichkolwiek feudalnych walk. Za jego złamanie groziły bardzo surowe sankcje. Król ferował również wyroki. Względnie ustabilizował sytuację w Rzeszy. Na zjeździe tym pojawili się również posłowie Chrobrego, który oferował zawarcie pokoju. Wynikało to z sytuacji zaistniałej na Rusi po śmierci Włodzimierza Wielkiego. Mianowicie walk o władzę pomiędzy jego synami, w tym zięciem Bolesława Świętopełkiem. Jednak o tym opowiem szerzej później przy wyprawie kijowskiej. Henryk przyjął propozycję rozmów i wysłał do Chrobrego swoich emisariuszy, wybranych spośród książąt zebranych na zjeździe. Celem tych rozmów miało być przeprowadzenie rozeznania i podjęcie wstępnych ustaleń dotyczących warunków pokoju. Zawarto też zawieszenie broni. Zatem posłowie, swoją drogą sami ważni hierarchowie, arcybiskupi Erkanbald i Gero, biskup Arnulf, grafowie Zygfryd i Bernard oraz kilku innych książąt, ruszyli w kierunku państwa Chrobrego, a cesarz udał się do Merseburga, gdzie czekał na wieści o wyniku rozmów. Natomiast rozmowy nawiązane nie zostały. Już wyjaśniam dlaczego, jednak najpierw przytoczę fragment kroniki Dietmara. Cesarz podążył tymczasem do Merseburga, gdzie oczekiwał na ostateczne załatwienie sprawy. W tym czasie powieszono tam wielu złoczyńców, którzy pokonani zostali przez szermierzy w pojedynku sądowym. Obaj arcybiskupi, Erkanbald i Gero, biskup Arnulf, grafowie Zygfryd i Bernard oraz inni książęta siedzieli przez 14 dni nad rzeką Muldą i wzywali przez posłów Bolesława, by przybył na Dłabę na rokowania, których sam z dawna sobie życzył. Bolesław znajdował się wówczas w Cicjanii i kiedy wysłuchał poselstwa, oświadczył, iż nie ma odwagi tam przybyć, gdyż lęka się swoich wrogów. Na to mu rzekli posłowie: jakże to? Co zamierzasz uczynić, jeżeli nasi książęta przybędą nad Czarną Elsterę? Nie przejdę tam nawet przez most, odpowiedział Bolesław. Po tych słowach posłowie odjechali i opowiedzieli wszystko swoim panom. Cesarz tymczasem obchodził razem z nami święto oczyszczenia Bożej Rodzicielki. Po tym święcie nadciągnęli biskupi i grafowie oburzeni z powodu lekceważenia, jakiego doznali od zwodzącego ich Bolesława. A gdy przedstawili cesarzowi przebieg poselstwa, gniew rozpalili w jego sercu. Odbyła się tam zaraz narada nad nową wyprawą wojenną i wszyscy wasale otrzymali rozkaz przygotowania się do niej. Równocześnie cesarz wydał ostry zakaz przyjmowania i wysyłania posłów od i do tego jawnego już wroga oraz polecił wyśledzić tych, którzy ośmielili się tak dotychczas postępować. Przybyli zatem nad rzekę Muldę i czekali tam 14 dni. Zadziwiające, czekali nad rzeką przez 2 tygodnie i stamtąd postanowili wzywać Bolesława. Czemu to zrobili? Oczywiście Dietmar tego wyjaśnić nie zamierzał. Jak wiadomo, najlepszą obroną jest atak, więc oskarżył Chrobrego o tchórzostwo. Natomiast tutaj gra toczyła się w sferze symbolicznej. Przybycie Bolesława na terytorium wroga i toczenie rozmów na jego obszarze oznaczałoby, że uznaje swoją podrzędną pozycję. Bardzo dobrze rozumiał, czemu posłowie czekają po drugiej stronie, czemu nie chcą przybyć do niego. Chodziło o prestiż, podkreślenie swojej niezależności oraz równorzędnej cesarzowi pozycji. Istniało jedno rozwiązanie, na które Henryk jednak nie był jeszcze gotowy. Powiem, jak już wspomniałem w poprzednich odcinkach, zależało mu na podporządkowaniu władcy słowiańskiego, nie współpracy z nim. Władcy mogli się spotkać na środku rzeki, w Łodzi lub na moście. Wtedy byliby równi. Do tego jednak nie doszło, a wściekły Henryk podjął decyzję o kolejnej wyprawie wojennej. Jednocześnie zakazał wymiany poselstw z księciem Polańskim, zarówno przyjmowania, jak i wysyłania posłów. Nakazał wyśledzić tych feudałów, którzy w dalszym ciągu utrzymywali przyjazne stosunki z Chrobrym i wymieniali się z nim posłami. Zerwał stosunki dyplomatyczne, wypowiadając wojnę. Chytry dwa razy traci. Henryk zaczął zawierać sojusze. Do znanych już Luciców oraz Czechów, pozostających od początku wojny w ścisłej współpracy z cesarzem, dołączyli książę ruski Jarosław Mądry, który był zainteresowany obaleniem Bolesława, oraz król węgierski, Stefan, skoligacony z Henrykiem. Zgodnie z planem Jarosław miał uderzyć od wschodu, aby zmusić część wojsk Bolesława do walki po drugiej stronie kraju. Przygotowania do wojny, poza szukaniem sojuszników, cesarz czynił również bezpośrednio w Rzeszy, na zjeździe panów saskich w Goslarze, który to miał miejsce w marcu 1717 roku, ogłosił plany wyprawy przeciwko Polsce i wyznaczył termin zebrania się wojska na 8 lipca 1717 roku w Licykawie, jedynym grodzie niemieckim po prawej stronie Łaby. Wojsko zaczęło się zbierać. 7 lipca przyjechał cesarz, jednak dzień ten nie wróżył nic dobrego. Można powiedzieć, że przepowiadał losy kampanii. Mianowicie zerwała się straszna burza, która zdewastowała całą okolicę. Zabijała ludzi i bydło. Niszczyła domostwa i plony. Następnego dnia cesarz ponownie z małżonką przeprawił się przez Łabę z wojskiem i stanął w Licykawie, która aktualnie opuszczona była siedliskiem dzikich zwierząt. Tam czekano przez 2 dni, bowiem część wojowników, skoro czekano to dość znaczna, nie dotarła na czas. 10 lipca ruszyli naprzód.
cesarzowa została odesłana do Magdeburga. Do obozu przybyły książę bawarski, Henryk V Luksemburski, który jeździł do Bolesława w charakterze posła i powrócił teraz od niego z posłami. Jednak nic nie ustalił. Wysłał go cesarz ponownie, ale znowu skutki rozmów były żadne. Wobec czego zaniechano pokojowego rozwiązywania sporu. Warto zaznaczyć, że Henryk Bawarski jeździ na terytorium Polski, co wskazuje, że to cesarzowi dużo bardziej zależało na pokojowym rozwiązaniu sporu. Posłujący Henryk wrócił więc do domu, a cesarz z wojskiem ruszył dalej. Wkrótce dołączyły do niego posiłki czeskie wiedzone przez księcia Udaleryka oraz lutyckie. To znakomicie wykorzystał Chrobry. Na osłabione Czechy wysłał 10 legionami swojego syna, Mieszka. Tam książę rozpuścił swoje wojska, które przez 2 dni łupiły, rabowały, niszczyły i paliły wszystko po drodze. Następnie z tłumem jeńców powrócił do Polski. Henryk marszował dalej i już 9 sierpnia stanął pod Głogowem, gdzie oczekiwał go Bolesław. Zapowiadała się walna bitwa. Bolesław nie zamierzał pozwolić cesarzowi przekroczyć Odry. Wystawił swoich doborowych wojowników oraz brzeg obsadził licznymi łucznikami poukrywanymi za drzewami. Zalecił im jednocześnie, aby prowokowali nieprzyjaciół do przyjęcia wyzwania. Henryk jednak nie dał się wciągnąć w zasadzkę, której najpewniej zostałby wycięty w pień. Wydał stanowczy zakaz atakowania nieprzyjaciela. Minął Bolesława i ruszył w kierunku Niemczy. Uniknął walnej bitwy, ale zarazem nie przeszedł przez Odrę. Kierunek wskazywał, że kolejna wyprawa zakończyła się klapą, cesarz próbuje zrobić dobrą minę do złej gry, chcąc zdobyć chociaż jeden większy gród przed zakończeniem kampanii. Aby mieć lepszą pozycję w pokojowych pertraktacjach. Niemcza była grodem o ogromnym znaczeniu strategicznym na Śląsku. Strzegła szlaku wiodącego z Wrocławia na Kłodzko, na Chod i Czechy. Jej zajęcie spowodowałoby, że Henryk mógłby kontrolować drogę na Czechy i zabezpieczyć je przed łupieszczymi najazdami polskich wojów. Mógł obawiać się też, że Bolesław ponownie zajmie Czechy, bowiem dowiedział się o akcji księcia Poleńskiego. Nie wiedział jednak, na jak dużą skalę się ona odbywa i jaki jest jego cel. Grody były osłabione, zatem ich zajęcie nie byłoby dla Chrobrego takie trudne. Zanim przejdziemy do oblężenia Niemczy, wspomnę jeszcze o jednej akcji dywersyjnej Bolesława, która pozbawiła Henryka wsparcia Bawarów. Mianowicie, ponownie Bawarowie mieli połączyć się z Czechami, Chrobry ich jednak zatrzymał na ich terytorium. Wysłał na tereny Marki Wschodniej, Bawarskiej, silny kontyngent wojsk, który zaatakował zaskoczenie armię bawarską maszerującą w kierunku punktu zbornego. Bawarowie zostali wyrżnięci, zadowoleni wojowie Chrobrego, którzy pomścili śmierć swoich kolegów. W podobnej sytuacji z 1015 roku mogli wrócić do domu. Wszystkie te akcje, to znaczy czeska i bawarska, odbyły się jeszcze przed wspomnianym spotkaniem pod Głogowem. Morale niemieckich wojowników, którzy raz za razem dowiadywali się o klęskach swoich sojuszników, nie mogło być zbyt wysokie. Ponownie rosła niechęć do wyprawy. Wróćmy zatem do Henryka. Wysłał on przodem 12 legionów, aby uniemożliwić wzmocnienie załogi Niemczy przez wojów Chrobrego. Możemy tu spróbować oszacować siły poszczególnych stron na bazie szczątkowych informacji. 12 legionów to od 3600 do 12000 wojowników, bowiem legio jest uznawane za oddział od 300 do 1000 wojowników. Dolna granica jest niemożliwa bez zadania, jakie wydzielono teutońskim najeźdźcom. Mianowicie mieli oni zablokować gród, zatem musieli mieć znaczną przewagę nad Polakami, gdyż mogło dojść do bitwy. Górna jest raczej nieosiągalna w warunkach bojowych, tylko teoretycznie. Po drugie, zapewne oddziały były już po potyczkach i zasadzkach przetrzebione. Możemy zatem bezpiecznie założyć, że w tej sytuacji legion stanowiło około 600 żołnierzy, co daje nam 7200 żołnierzy przedniej straży. Liczba 600 nie wydaje się dziwna, bowiem w średniowieczu wielką wagę przywiązywano do liczb 3 i 10. Można to zauważyć na przykład w warunkach pokoju merseburskiego, gdzie obustronnie zobowiązano się do udzielenia pomocy w liczbie 300 wojów. Chrobry dał 30 wojowników świętemu Wojciechowi, na zjeździe gnieźnieńskim Bolesław Ottonowi III 300 pancernych. Możemy też założyć, iż straż przednia stanowiła 1/3 całych sił. Zatem w dużym przybliżeniu całość wojsk Henryka składała się z 21 600 wojów. Należy zauważyć, że była to największa zmobilizowana armia w trakcie całej wojny. Wezwano na nią feudałów z całych Niemiec. Dodatkowo biorąc pod uwagę posiłki z Czech oraz lutyckie, wcale nie jest to liczba mocno przesadzona. Należy zauważyć, że armia była istną mozaiką etniczną, religijną i społeczną. Walczyli w niej Czesi, lutycy i Niemcy, poganie i chrześcijanie, chłopscy, piesi wojownicy z lichym uzbrojeniem oraz rycerze na koniach, bogatym opancerzeniu. Nie wszyscy byli więc tak samo skuteczni i zdyscyplinowani. Zatem spróbujmy jeszcze oszacować siły polskie. Zacytuję na wstępie Gala Anonima. Większe są zaiste i liczniejsze czyny Bolesława, aniżeli my to możemy opisać lub prostym opowiedzieć słowem. Bo jakiś to rachmistrz potrafiłby mniej więcej pewną cyfrą określić żelazne jego chówce. A cóż dopiero przytoczyć opisy zwycięstw i triumfów takiego ich mnóstwa. Z Poznania bowiem miał 1300 pancernych i 4000 tarczowników. Z Gniezna 1500 pancernych i 5000 tarczowników. Z Grodu Władysławia 800 pancernych i 2000 tarczowników. Z Giecza 300 pancernych i 2000 tarczowników. Ci wszyscy waleczni i wprawni w rzemiośle wojennym występowali do boju do czasów Bolesława Wielkiego.
Co do rycerstwa z innych miast i zamków, to wyliczać byłoby to dla nas długi, nieskończony trud, a dla was może uciążliwym byłoby tego słuchać. Lecz by wam oszczędzić zmużnego wyliczania, podam wam bez liczby ilość tego mnóstwa. Więcej mianowicie miał król Bolesław Pancernych niż cała Polska ma za naszych czasów tarczowników. Za czasów Bolesława tyle było prawie w Polsce rycerzy, ile z naszych czasów znajduje się ludzi wszelakiego stanu. A więc mamy 16 900 wojów łącznie. Liczby te, zważając, że wymienił tylko grody z Kujaw i Wielkopolski, wydają się być lekko zawyżone. Przecież część wojów musiało pozostać w grodach i ich strzec. Niemożliwe jest też zmobilizowanie pospolitego ruszenia z całej Polski. Jak oszacowaliśmy w pierwszym odcinku, maksymalny potencjał militarny Chorobrego wynosił około 30 000 wojów. W całości jednak nigdy nie mobilizowano. W ogóle Chorob raczej zbyt chętnie nie mobilizował pospolitego ruszenia i stawiał na drużynę. Tytmar wspomina o tym, że w łupieszczym najeździe na Czechy brał udział 10 legionów Mieszka. Zgodnie z tym, co przyjąłem wyżej, daje to około 6 tysięcy wojów. Na pewno nie wyruszył on z całą armią. Część, trudno szacować jaką, być może połowę, trzymał jeszcze Chorobry. Zatem mamy jakieś 22 tysiące do 12 tysięcy wojowników, przy czym są to liczby oszacowane. Ciekawa jest także struktura niemczańskiego grodu, bowiem miał on niespotykany nigdzie indziej kształt. W zasadzie ciężko mówić o jednym grodzie, bowiem był on trójczłonowy, to znaczy składał się z trzech grodów, wszystkie osobno obwarowane i stanowiące niejako niezależne części, oraz dwóch podgrodzi. Każdy grot był oddzielony jeden od drugiego fosu. Wszystkie znajdowały się na górze o nazwie Ślęża, dość wysokiej i wielkiej. Tytmar wspomina, że kiedyś była ona miejscem kultu pogańskiego. Wracając do akcji. Owe 12 legionów dotarło pod Niemcy, rozbiło tam obóz. Rozstawiono warty, aby nie dopuścić żadnego żywego człowieka do grodu. Jego wzmocnienie znacznie utrudniłoby późniejsze zdobycie. Wkrótce rozszedł się alarm. Nieprzyjaciel nadciąga. Zaczęto przygotowywać się do bitwy. Była to noc. Wojom towarzyszył ulewny deszcz. Widoczność była tragiczna. Ziemie zmieniało się powoli w błoto. Idealna sytuacja dla polskich wojów. Niemcom ciężko było oszacować ich siły i dokładnie ich zlokalizować. Wywiązała się walka, po obu stronach znaleźli się polegli. Reszta wojów polskich, znając swoje zadanie, podbiegła pod górę w kierunku grodu i udało im się wzmocnić załogę. Niemiecka Straż Przednia więc kompletnie się nie spisała, nie wykonała swojego jedynego zadania. Gród został wsparty doborowymi oddziałami księcia. Z pewnością jednak nie była to liczba wystarczająca, aby załoga mogła się skutecznie i długo bronić na wszystkich odcinkach. 3 dni zajęło cesarzowi dotarcie pod Niemcze. Nakazał okrążyć gród tak ciasno, aby nawet mysz się nie przydarła. Chciał odciąć załogę od jakiegokolwiek wsparcia i żywności. W takich warunkach nie dałoby się zbyt długo bronić. Wszelkie zapasy są wyczerpywalne, jak wiemy, bez wody i jedzenia gród bronić się nie może. Chociaż z wodą akurat problemu być nie mogło, we wszystkich częściach Niemcy musiały znajdować źródło. Ponadto wskutek przewagi liczebnej załoga w końcu musiałaby ulec. Należy tu jeszcze wspomnieć, że wtedy wyprawy wojenne nie trwały miesiącami. Oblężenie stąd też nie mogło trwać nieskończoność. Ktoś musiał orać pole i je zasiewać. Lutycy przecież byli pospolitym ruszeniem, nie mieli swoich chłopów, którzy na nich robili, poza niewolnikami oczywiście. Wkrótce po cesarzu pod gród dotarł ze swoim wojskiem Bolesław, który stale obserwował działania najeźdźców. Zauważył, że załoga jest zbyt słaba, by się obronić, więc ponownie spróbował i posłał w górę posiłki. Tytmar podaje, że tymczasem korzystając z ciszy nocnej, wielka odsiecz przedarła się przez wszystkie straże do grodu. Właśnie. Ciszy nocnej oznacza to, że po pewnej godzinie niemożliwe były jakiekolwiek rozmowy i włóczenie się po obozie. Ponadto dzięki Tytmarowi wiemy, że straże były rozstawione. W jaki więc sposób wielka odsiecz była w stanie się przez nie przedrzeć w ciszy? Niedorzecznością jest myśleć, że kilkaset osób w zbrojach, z orężem, które wskutek ruchu wydawało metaliczny dźwięk, odbijając się jedno drugie, mogłyby przejść w ciszy między strażnikami. W końcu musiało dojść do walki. Może Niemcy dostali łupnia, więc kronikarz nie chciał o tym wspomnieć. Może też odbył się pozorowany atak na bywaki, wskutek którego posiłki biegnące do grodu stały się nieważne. Ciężko stwierdzić. Zatem po dwukrotnym wspomożeniu załoga była przygotowana do obrony. Skompromitowane wojsko niemieckie wraz z cesarzem. W zasadzie to sam cesarz nie porzucili myśli o zdobyciu grodu. Zacieśniono więc oblężenie, zwiększono liczbę strażników i zaczęto przygotowywać się do szturmu. Zanim jednak do niego doszło, aby atak był dużo bardziej przerażający i skuteczny, przygotowano machiny oblężnicze. Balisty i beluary, czyli wieże oblężnicze. Te drugie były na tyle skuteczne, że często nie dochodziło do ich użycia, bowiem załogi poddawały się na sam ich widok. Niemczanie nie byli jednak biernymi obserwatorami. Sami również z materiałów, które były dostępne w grodzie, wnosili machiny, które również musiały imponować oblegającym. Stojąc na wzgórzu, swoimi machinami mieli większy zasięg i lepsze pole manewru. Dobrze je ustawiając, skutecznie mogli niszczyć działa wroga, tym samym zmuszając ich do budowy ich od dalszej odległości. Przygotowywano również drabiny, które aby unaocznić ich wielkość, liczyły po kilkanaście metrów oraz ponad 100 kg. Bardzo ciężko czymś takim manewrować, ponadto łatwo je odepchnąć. Nawet haki niewiele są w stanie działać, gdyż często nie udawało ich się zaczepić. Budowano również taran.
Te jednak mogły służyć wyłącznie do wyważenia bramy. Wały bowiem miały szerokość tak ogromną, aby przybliżyć, zmieściłby się w nich dzisiejszy dom jednorodzinny, że walić w nie taranem było nieprawdopodobieństwem. Obrońcy działali na wroga psychicznie, bowiem cisza nocna nie była zakłócona z ich strony. Pozostawali oni w ciszy, nie prowokowali wroga do walki, nie wydawali żadnych wrzasków jako świadectwo paniki. Nie podnosili okrzyku także w razie odniesienia spektakularnych sukcesów. Grobowa cisza miała przerażać przeciwników, być świadectwem ich uporu i determinacji, obojętności na przytłaczającą przewagę. W swojej grze psychologicznej posunęli się jeszcze dalej, jak mówi Tytmar. Naprzeciw pogan wznieśli krzyż święty w nadziei, iż pokonają ich z jego pomocą. Zatem w ten sposób pokazali niemieckim wojownikom oraz samemu cesarzowi, że brata się z pogańskimi lutykami, oddając hołd przeróżnym bożkom, aby walczyć przeciwko nim, chrześcijańskim obrońcom, którzy bronią własnym życiem swojego grodu. Z pewnością osłabili tym morale chrześcijańskim, teutońskim wojownikom. Zaczęły też narastać napięcia pomiędzy lutykami a Niemcami. Cesarzowi z pewnością musiał przypomnieć się list świętego Bruna z Kwerfurtu, który upominał go, aby zjednoczył się z Bolesławem przeciwko poganom, nie na odwrót. Bolesław, nie chcąc atakować obozu, który z pewnością po dwóch niepowodzeniach w dopuszczeniu straży był dobrze umocniony i obsadzony licznymi strażnikami, zdecydował się ponownie na akcję dywersyjną. Nawet nie jedną, a kilka. 15 sierpnia wojowie Chrobrego, wykorzystując zaangażowanie Henryka na Śląsku, ruszyli na wyprawę w kierunku Łaby. Tam oblegli gród Biała Góra, dziś Altberger. Zaczęto go szturmować, jednak obrońcy zaciekle się bronili. W efekcie twierdza pozostała niezdobyta. Zaangażowanie sił Bolesława wykorzystali niezmobilizowani na wyprawę lucice, którzy udali się na wyprawę w kierunku ziem polskich. Oni również postanowili oblegać gród, jednak te działania zakończyły się niepowodzeniem. Ich jedyną zdobyczą były trupy swoich towarzyszy broni i to, co im się udało w drodze powrotnej złupić. Książę zorganizował jeszcze jeden wypad w kierunku południowym. Jego wojownicy z Moraw, które znajdowały się pod jego panowaniem, ruszyli na wyprawę do Czech. Ponownie łupiono, grabiono, palono, porywano i niszczono wszystko po drodze. Po udanej misji udali się drogę powrotną, gdzie niestety dogonił ich margrabia Bawarii, Henryk V Luksemburski i część wybił, resztę rozpędził. Uciekający wojowie Bolesława pozostawili na miejscu jeńców, których margrabia uwolnił. Wróćmy jednak pod Niemczech, gdzie po 3 tygodniach machiny stały już w całej okazałości gotowe do walki. Cesarz zarządził więc szturm. Przyspieszeniu decyzji sprzyjała sytuacja. W ciągu tych kilku tygodni spędzonych pod grodem cała okolica została spustoszona. Ciężkie było poszukiwanie żywności. Trzeba było rozpuszczać zagony coraz dalej i dalej, a jak pamiętamy, tam czekali na nich nie dość przychylnie nastawieni wojowie Chrobrego, którzy potrafili tym złodziejaszkom uprzykrzyć życie. Wojownicy powoli ruszyli w kierunku grodu, mozolnie wtaczając pod góry machiny, taran i taszcząc drabinę. Jednocześnie wymieniano się salwami z łuków, co chwila padał jakiś bojownik, strzałą przeszyty lub przebity włócznią. Powoli machiny zbliżały się do obszaru, który był w zasięgu obrońców, zaczęto też podstawiać drabiny. Z wałów posypały się wiązki faszyny. Następnie wysyłano płomieniste strzały oraz rzucono liczne pochody należące w pobliżu machin, pęki, faszyny. Wskutek których budowane tygodniami wieże stanęły całe w płomieniach. Wojowie w panice naprędcy je porzucili, nie myśląc o ratowaniu tego tonącego statku. Dusząc się od ognia i dymu kierowali się w dół wież, w których przecież wszelkie przejścia były bardzo ciasne i wąskie, co powodowało liczne problemy. Wystraszeni wojownicy, powodowani instynktem, wpadali na siebie, tarnowali się nawzajem. Coraz więcej wojowników z tych, którzy przystąpili do wdrapywania się na drabiny, rezygnowało ze swych planów i rzucało się do ucieczki. Dla opornych obrońcy mieli liczne przyrządy, które miały ich skutecznie zniechęcić do przypuszczenia dalszych szturmów. Między innymi gorącą smołę i żywicę, wrzątek, liczne kamienie do ciskania w stronę nieprzyjaciół. Oczywiście większe głazy miażdżyły wszelkie tarcze i hełmy. Oprócz tego dysponowali znacznym arsenałem strzał i włóczni. Oczywiście niemieccy łucznicy stale, schronieni za osłonami, posyłali strzały w kierunku obrońców, którzy wychylając się zza palisady nie pozostawali im dłużni. Szturm był jednak skończony, zakończony kompletną katastrofą i samymi stratami. Niemczanie nie mogli jednak triumfować. Oblężenie nie zakończyło się jeszcze. Henryk nie rzekł ostatniego słowa. Należało oczekiwać kolejnej próby. Zatem wzięto poległych, na prędce łatano wszelkie dziury w fortyfikacjach, donoszono nowe kamienie, strzały, gotowano wodę i smołę. Po czasie cesarz rzucił do walki Czechów u Daleryka, którzy zaczęli przystawiać drabiny, bowiem machiny już spłonęły. Od nowa zaczęto wymieniać się salwami ze strzał. Co chwilę ktoś padał ze zmiażdżonymi czaszkami od kamieni lub przeszycił strzałami. Części wojów udało się wedrzeć na wały, gdzie za palisadą czekali na nich wojownicy. Tym udało się wyprzeć śmiałków. Kolejny szturm był odparty. Dalej nie był to koniec. Cesarz nie chciał się upokorzyć. Musiał próbować. Tym razem puszczono do walki luciców. Należy wspomnieć, że oni w odróżnieniu od Czechów nie mieli specjalnego interesu w traceniu życia pod Ślężą. Oczywiście mogli liczyć na bogate łupy i jeńców, ale te zasoby były do zdobycia dużo łatwiej. Czesi natomiast wiedzieli, że poszerzyliby swoje granice i wzbogacili o jeden potężny gród. A nawet ten czynnik, który budował ich morale, nie umożliwił im dobycia grodu. Ludzice zatem ze swoimi sztandarami także ruszyli pod wały. Ponownie śpiewano chrześcijańskie pieśni z wałów.
Wojownicy ostentacyjnie pokazywali swoją pobożność. Poganom także jednak nie udała się próba. Zawiedli. Ich jedyną zdobyczą były trupy kolegów. Wobec takiego rozwoju sytuacji, ponadto powszechnego głodu, chorób, rosnącej frustracji wśród wojowników, Henryk II upokorzony doszczętnie nakazał odwrót. Obrońcy w bohaterskiej obronie mogli świętować. Bolesław zapewne ich hojnie wynagrodził. Drużynie przyznał zasłużony odpoczynek, mieszkańcom powetował straty. Tymczasem Czechy spotkał kolejny, trzeci już najazd. Wyjątkowy, bowiem tym razem nie mordowano i nie brano w niewolę. Jednakże doszczętnie pustoszono wszystko po drodze. Najazd ten to odwrót armii Henryka. Wspomniałem już przecież o systemie rabunkowym, jakim posługiwano się na wojnie. A że cesarz zdecydował się na powrót przez Czechy, zapewne z obawy przed rozbiciem przez Bolesława, jeżeli zdecydowałby się na powrót tą samą drogą, co przyszedł. Oprócz tego ponownie pojawiłby się problem żywności. To naturalnie. Czeska kraina mocno na tym ucierpiała. Oczywiście, szarpania tyłu przez oddziały Bolesława uniknąć nie zdołano. Ciągle w trakcie odwrotu uciążliwie utrudniali im życie. Ponadto zagony rozpuszczone po ziemi sojuszniczej w celu poszukiwania żywności były atakowane przez lokalnych chłopów broniących swojego dobytku. Żeby było śmieszniej, Udalryk, pomimo tego, że cesarz pustoszył jego kraj, wręczył mu hojne dary. Ach, ta etykieta dworska. Musiał jednak jakoś wynagrodzić cesarzowi trudy poniesione w zasadzie w jego interesie, bo Niemcza ze względu na lokalizację najpewniej weszłaby w skład Czech. W czasie odwrotu Henryka Bolesław przybywał we Wrocławiu. Gdy tylko dowiedział się o posunięciach armii nieprzyjacielskiej, rozpoczął świętowanie i radosne zabawy. Następnie nakazał kolejną akcję dywersyjną. Posłał 600 wojowników w kierunku Czech, aby ponownie się tam obłowili. Jednakże natknęli oni się na duże siły niemieckie, którym ulegli. Część z nich poległo. Dietmar podaje, że tylko garstka przetrwała, lecz raczej chciał pokazać jakiś sukces w cieniu ogromu klęski poniesiony przez cesarza i w tym celu znacznie zawyżył straty. Pojawił się także problem z Rusinami, którzy zostali obrażeni. W zasadzie to obrażono ich bogów. Mianowicie w trakcie obozowania w czasie powrotu jakiś teutoński wojownik rzucił kamieniem święty sztandar bogini, przebijając go. Jest to świadectwo napięć społecznych, które również musiały występować w trakcie dobywania grodu i utrudniały jego zdobycie. Taka zniewaga mogła cesarza wiele kosztować. Pojawiły się wśród szeregowych wojów ludyckich plany zerwania przymierza z Henrykiem II. Ten za tę obelgę wypłacił im rekompensatę w wysokości 12 talentów, to jest funtów srebra. Nie był to dla Luciców koniec nieszczęść. Kiedy przeprawiali się koło grodu warownego Wurcin przez rzekę Muldę, która silnie wezbrała, ponownie spotkali się z nieprzychylnym wyrokiem losu. Kolejny sztandar został stracony, porwany przez nurt, wraz z doborowym oddziałem 50 wojowników. Ta kolejna zła wróżba umocniła pospolitych wojowników w myśli, że droga przez nich obrana, to jest sojusz z Henrykiem, nie jest dobra. Domagali się zerwania przymierza, jednak udało się ich przekonać na zgromadzeniu. Drogą perswazji kapłanów, wodów itd., że nie ma dla nich lepszego wyboru, stąd pomysł zerwania sojuszu spalił na panewce. Po, mówiąc szczerze, nie do końca udanym ataku dywersyjnym na Czechy, Bolesław się nie załamał. Czemu by miał? Szybko zlecił kolejny atak, tym razem w innym kierunku. Ofiarą padli mieszkańcy ziem między Łabą a Muldą, gdzie to wtargnęli wojownicy Chorobrego. Dokładnie 19 września 1017 roku. Wyprawa miała charakter czysto rabunkowy. Książę nie zamierza włączać tych ziem do swojego władztwa, nie pogardził jednak mieszkańcami. Wprowadzono ich ponad 1000 w niewolę. Mieli zasiedlić obszary jego państwa i pracować na jego wolę. Oprócz tego plono wsie, rabowano co się dało i kradziono bydło, jak to na takich wyprawach bywa. Wspomnę jeszcze o pewnej akcji na wschodzie. Pamiętacie jeszcze, jak mówiłem, że cesarz zawarł sojusz z księciem ruskim Jarosławem? Tak, więc ten ostatni wywiązał się z umowy i faktycznie uderzył na Polskę. Zaczął oblegać Brześć nad Bugiem. Bolesław był bardzo dobrze zorientowany i dowiedział się zawczasu o planowanym ataku, więc wzmocnił załogę. Liczne szturmy wojów księcia ruskiego nie były w stanie nic wskórać. Wobec tego ustąpił, cała wyprawa zakończyła się kompromitującą klęską. W żadnym stopniu nie poprawiła położenia cesarza, a wojowie Chorobrego mogli ponownie triumfować. Cesarz do Merseburga przybył 1 października, mógł pochwalić się wynikami swojej wielkiej kampanii, swoim poddanym. Wbrew pozorom prowadzone działania spowodowały liczne szkody po obu stronach. Henryk II tracił autorytet w oczach swoich wojów oraz możnych. Wobec ciągłych porażek w walce z księciem słowiańskim. Wzrastał opór i frustracja. Oprócz tego zniszczeniu uległy obszary, na których koncentrowano wojsko przed wyprawą. Poddani Bolesława także nie byli zdowoleni. W odróżnieniu od niego samego, z prowadzonych działań wojennych. Niszczono im gospodarstwa, uprowadzono i zabijano wszelkie zwierzęta. Bydło, owce, kozy, świnie. Kradziono to, co zasiali i zebrali. Przemarsze ponadto utrudniały zbiory. Chłopom nie uśmiechało się pracować na polu, kiedy w zasięgu ich wzroków widoczne były łuny pożarów i maszerujące wojsko teutońskie. Zatem wojna powodowała głód wśród znacznej rzeszy poddanych. Nawet 1/3, jeżeli przeanalizujemy trasę przemarszu. Oczywiście, najgorzej sytuacja miała się w okolicach Niemczy, na Śląsku, gdzie wskutek długiego pobytu
bowiem mieli więcej czasu na złupienie okolicy. Wszystkie te powody ponownie skłaniały do rozpoczęcia rokowań pokojowych. Bolesław, jako że jego pozycja była z natury niższa, był bowiem księciem, a rozmawiał z cesarzem. Ponadto miał on bardzo korzystne położenie, odniósł zdecydowane zwycięstwo, nie zawahał się wysłać swojego posła z propozycją rozpoczęcia rozmów, a właściwie początkowo wyłącznie do wymiany jeńców, których było sporo jeszcze po kampanii z 1015 roku. Chorobry proponował odesłanie za swoich drużynników młodocianego Ludolfa, pojmanego w bitwie w lesie Dziadoszok. To stanowiło jednak bardzo dobry grunt pod właściwe rozmowy dotyczące zakończenia wyczerpującego cyklu kampanii. Do trzech razy sztuka. Zacznijmy od opisu Tytmara. Następnie 30 stycznia na rozkaz cesarza i usilne prośby księcia Bolesława biskupi Gero i Arnulf oraz grafowie Herman i Teodoryk, jak również komorni cesarski Fryderyk zaprzysięgli pokój w grodzie zwanym Budziszyn. Był to pokój niejaki być powinien, lecz jaki dało się zawrzeć w ówczesnej sytuacji. Po przyjęciu wybranych zakładników wspomniani wielmoże wrócili do kraju. 4 dni potem przybyła do Ciczani córka margrabiego Ekkeharda Oda, o którą starał się od dawna Bolesław i po którą wysłał teraz swego syna Ottona, ponieważ noc właśnie zapadała. Gdy tam przybyła, przeto olbrzymi tłum obojga płci przyjął ją rzędem zapalonych pochodni. Już po 70-tnicy poślubiła ona wspomnianego księcia bez pozwolenia kanonicznego. Nie cieszyła się ona jednak stanowiskiem matrony, szczególnie godnym takiego związku. Warto zauważyć, że pokój zawarty 30 stycznia 1018 roku w Budziszynie został uzgodniony w grodzie niecesarskim, a należącym do Bolesława, łużyckim grodzie, kilkukrotnie obleganym, zarówno przez Bolesława, jak i Henryka. Zatem podkreślona została zwycięska i niezależna pozycja Bolesława. Cesarz musiał zgodzić się na coś, co było przyczyną tej kampanii wojennej, bowiem jak pamiętamy, poprzednie rokowania pokojowe zostały przerwane, gdyż nikt nie chciał prowadzić ich na terenie wroga. Chodziło o kwestię prestiżu i tą walkę o honorowy prymat wygrał książę Polański. Henrykowi II kompletnie nie udało się zrealizować jego głównej misji, czyli podporządkowania Bolesława. Nauczenie go pokory. Warto tu zaznaczyć, że pokój miał charakter wyłącznie tymczasowy. Miał obowiązywać do śmierci Bolesława i Henryka, zatem całkowicie nie zaniechał swoich planów. Warunki pokoju, jak ładnie określił Tytmar, był to pokój niejaki być powinien, lecz jaki udało się w ówczesnej sytuacji zawrzeć. Bardzo ładne określenie całkowitej wiktorii chorobrego. Na mocy tego traktatu pokojowego do Polski włączone zostały Łużyce Dolne i Górne i tym razem na zasadzie całkowitej niezależności, już nie w charakterze lennym. Henryk uznał także Bolesława za niezależnego od Królestwa Niemieckiego i Cesarstwa, władcę suwerennego państwa polskiego. Oprócz tego zobowiązał się do zerwania sojuszu z księciem pruskim Jarosławem, co miało związek z planowaną wyprawą Bolesława. Henryk II przyrzekł księciu kontyngent rycerstwa na planowaną wyprawę kijowską. Zwieńczeniem miało być małżeństwo księcia z córką zmarłego w 1002 roku margrabiego Ekkeharda. Odą.